Siemanko widzowie, z tej strony Kacper. Gramy na o tamtym świecie. Po odcinku tam wyrównam te różne rzeczy. Coś jeszcze może pobuduję po odcinku. W tym odcinku zajmiemy się budowaniem Pokemonów. No Pokemony już nie są aż tak popularne. No może w Japonii gdzieś tam. Ale tak no to... No, 2016, no wtedy to wszyscy grali w Pokemona, teraz nikt, oprócz mnie może. No. Zbudujemy sobie Pokemonki. Jako pierwszy na ogień leci taki dosyć nietypowy Pokemon z drugiej generacji, czyli Steelix. Ewolucja Onixa. Czekajcie, tylko co tutaj jest włączony? Dzień ten? Muszę jeszcze te ustawienia tutaj zrobić. Tak, ciągle ci. Dobra. Zbuduję w sumie Mega Steelixa. Nie no, Mega Steelixa nie. O, tutaj. Bo Steelix to jest Pokemon, tak? No. Ja mam w Pokemon Go Steelixa, nawet ostatnio miałem Mega, ale nie nagrałem tego niestety, bo nie mogłem zrobić zrzutu ekranu. Ale zbuduję go. Są idealne bloki do tego dosłownie. Idealne. To... Kamień. Jakieś guziki udawające oczy. O, jeszcze ten przycisk. Jakieś schodki kamienne może. A na twarz weźmiemy sobie... jak mu zrobić twarz? To jest dobre pytanie w sumie. Dobra. O, tutaj zrobię. Tak sobie. Muszę powiedzieć, że trochę zbyt gruby on. Ale dobra. Jakby to zniszczyłem, to by było lepiej. No tak średnio bym to chciał, tak średnio. Dokąd bardziej, jak to powiedzieć, spłaszczoną twarz.
nie chcę jednookiego Stilixa. Jeszcze trochę tak zrobię. Czy wygląda to jak Stilix, bardziej jak jakiś smok? Jakby to podpisałem, że to jest Stilix. Dwa Pokemony się nam udało. Teraz tak. Jakby tak zrobić? Teraz to już bardziej wygląda jak Stilix. On miał jeszcze coś takie, jakby to powiedzieć. No takie coś. Dobra, już zostawię to. Jeszcze zrobiłem murku. Tak. Dobra, chyba jest dobrze. Stilix. Jaki kopok to jest? No, Pokemony. Dobra, to będzie jedyny Pokemon. A więc YouTube, w tym odcinku zbudowaliśmy właśnie Stilixa, jednego z Pokemonów z drugiej generacji. Myślę, że spodobało Wam się. Zostawcie łapkę w górę i subika. Dobijamy do 50 subskrypcji. Na razie mamy tylko 5, przynajmniej jak ja to nagrywam, no to jest tylko 5. Chcę sobie co powiedzieć. Pa, pa!